Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Droga rodzina Radia Maryja, słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie z sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Drodzy Państwo, razem budujemy wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Teraz bardzo ważnym elementem, o którym też mówimy, o czym słychać na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, są organy. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi Grzegorzowi Poźniakowi za spotkania i oczywiście panu Henrykowi Hoberowi, organmistrzowi, który te organy właśnie buduje w naszej świątyni. Więc zapraszam za chwilę na kolejne spotkanie z panem Henrykiem. Panie Henryku, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Boże. Obiecaliśmy sobie tydzień temu, że spotkamy się przy kontuarze, że usłyszymy już pierwsze dźwięki organów, które budujemy razem z rodziną Radia Maryja. Jeżeli mogę, bardzo proszę. Bo z pewnością też i sam kontuar nabywa tych funkcjonalności, o których już Pan nam mówił i ostatnim czasem wspominaliśmy w pierwszej szafie, że podejdziemy do kontuaru i pokażemy, skąd będzie ten dźwięk, można powiedzieć, zasilany, czy gdzie damy ten impuls tutaj na klawiaturze, żeby zagrał pierwszy z dzwonów, a później oczywiście wszystkie, które będą zainstalowane jako kolejny 49 głos w naszych organach. Dzwony będą obywały zakres dwóch oktaw, od G do G. 25 dźwięków. Teraz akurat mamy najwyższy dźwięk, ale on gra tutaj, dlatego że jest zamieniony, żeby tam można było powieścić, bo tam jeszcze nie było miejsca. On jest teraz tutaj, powinien być tutaj. Więc włączamy z pierwszego manuału. Pierwszy ten najbliżej organisty, tak? Jak przytrzymamy, brzmi dłużej, puścimy, wytłumi się. Generalnie jest w organach tak, że dzwony są albo tylko na pedale, albo tylko na manuale, najczęściej tak jest. A tu mamy zrobione w ten sposób, że na każdym manuale może niezależnie na nich grać. Tu jest taka panel sterowania dzwonami, także możemy go mieć i na pedale, tak? I na pedale, i manuał pierwszy. Na pierwszym, możemy go mieć na drugim i na trzecim. Zależy według potrzeb, gdzie one są potrzebne. To jest takie dość praktyczne rozwiązanie. Gra już sporo głosów. Te podstawowe głosy, takie te zasadnicze, grają już wszystkie, prawie w sumie mikstury i języki, w zasadzie kolejności. Teraz możemy już grać na fletach, z drugiego manuału możemy zagrać. On gra bardzo cichutko. To jest drugi manuał. Na pierwszym już możemy grać nieco głośniej. Na przykład taki, tak nazywa. I dodając głosów, zmieniamy jego barwę, charakter i też natężenie. Zależy od tego, jakie są potrzeby w końcu, czy jest więcej ludzi, czy mniej, to już wiadomo. Tak obecnie możemy zagrać. No, jeszcze na pedał też. Dodać pedał możemy, też, tak? Tak, pedał też jest już gra.
można powiedzieć, że już łza się kręci, wzruszenie, bo słyszymy organy. Widzieliśmy poszczególne piszczałki, jak rozpoczynaliśmy. Widzieliśmy tylko piękny prospekt już od wielu miesięcy w kościele. Teraz słyszymy te dźwięki, które jeszcze będą dostrojone. Tak wspominaliśmy, że gdzieś jeszcze brakuje jednej z piszczałek, bo wyciągnęliśmy tak, je, żeby jeszcze pokazać naszym widzom i słuchaczom. Kolejne głosy takie, które dają takiego blasku jeszcze przed nami, czyli te mikstury już w niedługim czasie również się odezwą. Gdyby pan zagrał jeszcze raz kilka taktów, wszystko tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. Myślę, że ta pieśń znana nie tylko na Śląsku, bo tak nam można powiedzieć bliska. My ją często śpiewamy, ale w każdym kościele rozbrzmiewa. Panie Henryku, serce rośnie. Cieszymy się bardzo, bo to wielki wkład i Pana praca, ale tych, którzy też składali czy składają cały czas ofiary, by te organy żyły, by one mogły w naszym kościele, w naszym sanktuarium dziękczynieniu za świętego Jana Pawła II zagrać. Panie Henryku, czy jeszcze o jakichś elementach chcemy powiedzieć, czy wejdziemy do drugiej szafy? Ostatnim razem byliśmy w tej pierwszej, widzieliśmy, przybyło tych piszczałek. Pan pokazał, w jaki sposób też i one są rozmieszczone. Pierwszy dzwon z 25, pierwsza rura tego głosu dzwonowego. A teraz? Teraz w drugiej szafie, gdzie znajduje się sekcja pierwszego manuału i trzeciego. Pierwszy manuał jest ten, który zgraliśmy, a trzeci właśnie przed nami. To jest ta sekcja. Ona znajduje się w szafie ekspresyjnej, którą za chwilę zobaczymy. Jak to działa? Na razie jeszcze piszczałek tam nie ma wszystkich, to zaczynamy to instalować. Szafa ekspresyjna uruchamiana tutaj pedałem na dole, takim to się nazywa echo. Można za pomocą żaluzji, które otwierają lub zamykają szafę, w dosyć znacznym zakresie zwiększać lub zgłaśniać i zciszać brzmienie tego jednego manuału. Nie całych organów, tylko tego jednego manuału. Na pewno takie żaluzje, zaraz zobaczymy. I wtedy można właśnie zależnie od potrzeb albo grać bardzo cichutko, albo coś głośno. No, ksiądz profesor Grzegorz Poźniak mówił, że to jest taki instrument, że choćby najgłośniej zagrać, to nie uderzy on, można powiedzieć, w słuchającego, w słuchacza. Będzie to dostosowane do jego ucha. I ten najciszszy i najgłośniejszy. Tak, tak. No tak się dobiera do wnętrza kościoła. Tak, tak. Czyli zobaczymy żaluzję, ale nie tylko, tak? Tak. Idziemy do wnętrza tej drugiej szafy. Panie Henryku, powiedzieliśmy już kontuarze, że zaprosimy naszych widzów, by zobaczyli, co jest w tej drugiej szafie tego pięknego prospektu, który widzimy z zewnątrz. Też rzeczywiście tutaj przybywa tych piszczałek i może coś o nich więcej, bo widzieliśmy je w poprzednim odcinku, w poprzednim tygodniu. Widzieliśmy je, można powiedzieć, w Pana rękach, gdyby coś więcej o nich teraz powiedzieć. Tutaj mamy sekcję manuału pierwszego, który jest manuałem głównym. To jest to zasadnicze brzmienie organów. Kolejne głosy od najwyższych do tych najmniejszych piszczałek przybywają w tę stronę.
Co widzimy tutaj? Te piszczałki drzeta były widoczne już poprzednio, to koniczne. Jak się układają? Przez całą wiatrownicę idą jeden głos aż do końca. Co? Czyli można być do samego, od ściany, prawda, aż do prawie że prospektu. Tak, klawiatura od pierwszego tonu do końca. 56 piszczałek, 58 piszczałek tu jest, do A. W ten sposób ułożone głosy. Tak idą dźwięki. Tak jest dźwięk, tu jest akurat C, więc wszystkie piszczałki narzucone do C będą leżały na tej kanceli, a tak głos. Ciekawa rzecz jeszcze, które tam nie pokazaliśmy, bo nie było jak, głosy mieszane. Głosy mieszane to są te, które odpowiadają za taki blask, który się nam wszystkim kojarzy z taką potęgą brzmienia, takie jasne brzmienie. To daje nam mikstury, inne głosy mieszane, które jeszcze kornet, tam jest seksetera, ale akurat to ma miksturę dwustopową. Polega na tym, że na jednym dźwięku tego głosu nie jest jedna piszczałka, ale jest ich więcej. No to znaczy się te dwie obok tutaj, które siebie są, tak? To. Te cztery, te cztery piszczałki. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest ten głos mikstura. To będzie druga mikstura, która jeszcze nie jest zamontowana. To jest mikstura major, to będzie mikstura minor. O co chodzi? Że są cztery piszczałki na jednym dźwięku. Nie jeden, tylko cztery. Ułożone w ten sposób, że mamy dwie piszczałki podstawowe, czyli te zwykłe, a drugie są piszczałki kwintowe. Piszczałki kwintowe. One dodają takiego ostrego, ostrej barwy. W innych głosach mieszanych typu kornet są jeszcze tercje, a tu akurat jest mikstura, czyli są małe kwinty. I co jakiś czas następuje tutaj repetycja, czyli powtórzenie. Tu są różne układy tych powtórzeń. Tu mam w ten sposób, że jest co oktawę, więc jeden z chórów przechodzi dalej do drugiego chóru, a zaczyna się następny skokiem o oktawę i leci dalej. Ten znowu tutaj dalej przeskakuje i znowu dalej. W ten sposób uzyskuje się właśnie ten efekt tego blasku, że to jak ona zacznie grać, to wtedy ją następnym razem pokażemy, na czym to polega. Tu już będą druga mikstura i dwa głosy językowe, które też przedtem były pokazywane. I to będzie już pełna sekcja pierwszego. I można powiedzieć, te piszczałki są związane, czy te głosy, które tutaj są, tak mamy rozumieć, związane są z którym? Z pierwszym manuałem. Pierwszy manuał to najbliżej organisty, tak? To jest ten główny. To jest główny manuał. Drugi manuał jest pozytywny, trzeci jest w szafie, który też właśnie tu jest trzeci manuał. W tej szafie, on jest w szafie ekspresyjnej. Drugi manuał i pedał jest w tej drugiej. Tak, jesteśmy teraz bardzo blisko tego prospektu i rzeczywiście możemy naocznie stwierdzić, że doprowadzone jest powietrze tymi kanałami do każdej piszczałek, również do tych piszczałek, które są w prospekcie. Piszczałki prospektowe też są grające. To nie są atrapy. Często się zdarza, że są piszczałki nieme w prospekcie dla po prostu uzyskania efektu wizualnego. Tu akurat piszczałki wszystkie są grające. Czyli one są i dobre wizualnie, i jeszcze i grające. Zasilane są też z wiatrownicy. Tu akurat jest blisko do wiatrownicy, więc są. To są z pryzypału, tam z tego głosu poprowadzone konduktami do piszczałek prospektowych. Powietrze jest wzięte z wiatrownicy, zasilane, żeby zasilić prospekt. Drodzy Państwo, Pan Henryk pozwala nam wejść, można powiedzieć, w każdy zakątek tych organów. Tutaj za chwilę, myślę, że za tydzień, będą stały już piszczałki. My jeszcze stoimy w tym miejscu, Panie Henryk, ale chcielibyśmy może zaraz o tych piszczałkach, które tutaj będą, ale też o tej wiatrownicy. Mówiliśmy, ona spełnia też jakiś ważny element w organach. Tak. Tutaj, gdzie stoimy, to będzie zespół trzeciego manuału, czyli ten najwyższy, ten ostatni, który jest manuałem żaluzyjnym, tak się to mówi, no, w szafie ekspresyjnej. O co chodzi, że jest zamknięty cały obudowany szafą, która ma dwie ściany otwierane za pomocą żaluzji. W ten sposób uzyskujemy to, że albo jest zamknięte, albo dźwięk swobodnie wychodzi z tej szafy. Może być bardziej taki stłumiony, albo grać pełnią. Czyli za tymi piszczałkami w prospekcie schowany jest właśnie są te żaluzje, tak, w tej szafie? Dwie ściany, tu też będą te żaluzje w tej ścianie. Jak je zamkniemy, wtedy dźwięk jest taki stłumiony, przemknięty, otworzymy, gra. W dużym, dość sporym zakresie można zmieniać natężenie dźwięku tego jednego manuału. Nie całego organu, tylko tego jednego manuału. W ten sposób. Tym pedałem, który tam pokazywaliśmy w kontuarze, można za pomocą takiego serwomechanizmu ustawiać różne położenia wychyłu tych szafy. I to ten pedał, który pan przyciskał, on będzie do on tego służył, tak? Może go otworzyć troszkę, może otworzyć mniej. Jak, ile jest działają obydwie? Obydwie równocześnie są spięte razem i wszystkie jednakowo się otwierają.
Te piszczałki, tutaj stoimy na ich miejscu, widzimy tu już przygotowane. Nie wiem, czy to jest ich miejsce, czy... Na razie to jest tak wstępnie, teraz właśnie nad tym pracujemy, żeby... A jakie tutaj będą? Który manuał będzie zasilany? Trzeci manuał, ten najwyższy. On ma taki charakter akompaniujący, tam jest takie głosy są z tytułu muzyki francuskiej, do takiej wspomagającej. Takie rozmaitości. Tak. To jest pierwszy manuał jest zasadniczy, to są manuały takie pomocnicze. Życzymy Panie Henryku powodzenia, bardzo dziękujemy za to odkrywanie przed nami tajemnic, bo te organy, no później nie będziemy tego mogli wszystkiego zobaczyć, bo w tym miejscu będą już piszczałki, będzie to wszystko zabudowane. Bardzo dziękujemy. Też usłyszeliśmy pierwsze takty pieśni. Wszystko Tobie oddać pragnę. Może wychodząc stąd rozstaniemy się jeszcze jednym, drugim taktem, żeby właśnie takie wrażenie nam pozostało po tym zwiedzaniu organów, może przed kolejną odsłoną, którą naszym widzom zaproponujemy. Zapraszam teraz na kolejne, jak mówiłem, kilka taktów organów, które razem budujemy. Panie Henryku, chciałbym, byśmy rozstali się pieśnią, by pokazać, że te organy już nabierają i barwy, i życia. Przede wszystkim życia. One żyją i pomogą nam z pewnością w przyszłości po konsekracji Kościoła wspólnie modlić się. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję też panu Henrykowi Hoberowi, który towarzyszy nam w tym programach, który pomaga nam dostrzec to, co ważne, co istotne w tym instrumencie, który wspólnie budujemy. To instrument, organy, król instrumentów w naszym sanktuarium, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy tym wszystkim, którzy też dokładają tą swoją cegiełkę, wspierają budowę świątyni, wspierali ją do tej pory, a teraz wspierają budowę organów do sanktuarium. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.